Left or right? We're gonna go today and meet White Wolf. And I will explain later. Hello everyone and welcome back to the channel. Like I said on the Insta earlier, yes, it's -5 outside. And I'm riding, yes, the roads are a little bit wet, so we gotta go easy on it. But today it's a very, I think, amazing opportunity to meet with Marek, which is a White Wolf. So it's an expedition going across Canada from Quebec all the way to Alaska, to Trudeau Bay in the winter. So huge respect for him doing this on the winter on a motorcycle. And yeah, I'm already a little chilly just, you know, going down the road. So wow, big respect, especially with the Alaskan temperatures. But yeah, I'm gonna let you guys about the story a little bit later on. I show you a couple of things here. If I can. This is White Wolf, Marek. Give him a follow on the social. That's an amazing journey, especially doing it in the winter. Tundra and the famous bike, which so far has a little bit of issues, but we're gonna take care of that. Honda to jest Honda. Oh yeah. Wiesz co, ja mam drugą Syberię. O kurku, kurwa. Z autografem, kurwa. Ale zaraz ten autograf będzie coś warty, kurwa. No, a słuchaj, jaka anegdota. Mam kumpla w ekipie tej mojej, nie? I co coś robię, gdzieś coś napiszę, narysuję, Grzesiu, nie? On to kurwa zbiera. Jak kiedyś mówi, ty, to chuj ty zbierasz to jakiś tam... Narysowałem, bo jestem kinestetą, żeby się skupić, to coś tam narysuję, coś... No i po chuj ty zbierasz, kurwa, jakąś chusteczkę. Poczekaj, bo jak kopniesz w kalendarz, to będą licytacje. Tutaj, proszę Państwa, jesteśmy, nagrywam tak z marszu. Marek podpisuje. Cześć. Taki oto. A wy się podzielicie tym plakatem, nie?
Tak, tak. Ja, na pół, ja, pewnie, ja, nie ma problemu. Dziękuję. Ja nie na Facebooka. Tylko... Ale kanadyjska zima, muszę wam powiedzieć, chłopaki, przymrozek w zasadzie, on nie jest taki zły, bo nie zamarł w spisach. U nas w Polsce to przymrozki są mocniejsze. Tobie tam podobno się u nas w Polsce. U nas w Polsce, kuźwa. Dobra. Wiesz co, to bym wziął do auta. Dobra. Ja nie mam zbytnio gdzie to wsadzić. Marcin! No? 10 możliwości kania. 2000 km. 21 godzin. To nie, powiedzmy, tak jak pokazuje, jak to wróciło. Oh, it's giving up on me. It's too cold for GoPro. So we're following the tundra to the place where a lot of guys gonna meet today. Let's see who else is brave enough to ride a motorcycle. So we are close up to the meeting place. Marek unfortunately doesn't come on a bike because they need some little bit of repairs. But let's go and meet the guys at Starbucks over here. Yay, there is another bike up there. Is it another AT? Sorry guys. Dobra jest, bo się dobrze na tych kółkach. Jeszcze. Widziałeś, tak się trzeba ubierać, i mileczku nie będziesz. Cześć. Kto przyjechał na Afryce? O, witam pana. Co tam właśnie? This is the welcome party to Toronto. Yeah, I'm gonna grab some coffee. Mojito. That's the one here. Thank you. I'm gonna be totally caffeinated today. A z tym więcej drzew, wiesz jak to działa, nie? Zaczęło się małymi kruczkami, dupka zmarzła raz, dupka zmarzła drugi raz, a jak już wracałem z Syberii, to kombinowałem, gdzie jest drugie takie miejsce, gdzie by można było sobie długo pojeździć jeszcze w zimie. No, nie ma lepszego kraju niż Kanada. Jakby to brzmiało, jakbym powiedział, przejechałem całe Stany. No ludzie przejeżdżają całe Stany. Przejeżdżają Harley'ami, różnymi innymi fajnymi motocyklami, ale ja będę mógł powiedzieć, przejechałem całą Kanadę. Trans-Kanadę. W zimie. Mhm. Nie? I oczywiście Alaska jest epizodem, taką wisienką na torcie i tyle. I chcę to jakby zrobić, robię. To jest ciąg dalszy trylogii, którą robię, bo tak naprawdę to się tam zaczęło kupę lat wcześniej.
Już się zastanawiam, co ewentualnie dalej, co tutaj wykombinować, no bo... To jest jeszcze zasadzie... można motorem po Grenlandii się przejechać. Można, ale to, tu jest taki ostatni moment na jakieś bicie rekordów, bo ja na sobie, tam sobie zrobiłem swój taki rekord, gdzie zrobiłem 1012 km za jednym strzałem. Patrząc teraz na to, jak daleko jestem z czasem do tyłu dzisiaj, to nie wiem, czy tu nie padnie jakieś pobicie rekordu. No jednym słowem, no sorry, Quebec to nie Kanada, Quebec to Stanów Zjednoczonych, jak my to tutaj mówimy. Raz Kanada na pewno, mógł zrobić Saskatchewan gdzieś, tam będziesz miał odcinki, gdzie rekord pociągniesz, bo to płaskie. No właśnie, nie? Płaskie odcinki, chyba. Być może na te 3 minusowych temperaturach, tylko dzienny limit przekręcić na pewno. Dopóki nie ma... Wiatrów. Nie, wiatr mi nie przeszkadza, dlatego że wiatrzy się idealnie sprawdzają narty. Saskatchewan są duże wiatry. Ale są fajne. Jeśli chodzi o stabilność... Ale... Czy coś motocykla, to uwierzcie mi, jestem naprawdę spokojny. Ale tam, żeby jechać prosto, musisz się pokój tak przekręcić. To jak zobaczycie sobie filmy na Nordkapie, bo to są te narty. One powodują, że jak są z boku, to one powodują, że stojąc na nartach, motocykl się może cały przechylić. Ja jechałem w zasadzie na udzie, tak motocyklem, bo był taki wiatr, bo Nordkap w Europie, tam też jest na ten półwysep, bardzo silne wiatry i ludzie stali w osobówkach, śnieg napieprzał i tak dalej, a ja sobie gdzieś tam powoli pyr. Stąd uważam, że Szwedzi, no bo mój jest motocykl na bazie szwedzkiego motocykla robiony, tej uskłady, co wam pokazałem. Oni to dobrze wykombinowali, po prostu w każdych skrajnych warunkach, które to robią. W zasadzie tylko ty jesteś najsłabszy. No, Narda jest wielka i twoja noga pracuje. Jak ktoś chce zobaczyć, to do Marcina podjechać, motocykl tam stoi. Można sobie stajesz, jeśli on stoi, ona ma ruchomości tak i tak i tak. Czyli kładziesz ten motocykl i w zasadzie tylko twoje udo, wytrzymałość uda i rąk, czy pojedziesz, czy nie. Takie, nie chcę nazywać, że to jest jakieś takie perpetuum mobile, ale uważam, że to jest jeden z najbardziej genialnych pomysłów, Stanach Zjednoczonych Karolina zamontował w latach 30. na to. I to takie podwójne, że z pasażerem oboje się nogami dawało i gida prosto, nie? Tylne koło staje się jakby napędem tylko jak w skuterze. I teraz w przypadku asfaltu to nie jest problem. W przypadku lodu, tak jak wczoraj wyjeżdżałem... Mam nadzieję, że mam paliwo na pierwsze dwa dni od Także bardzo dziękuję. Także słuchaj. Chociaż żeby dwa, trzy baki były, także, dzięki, także od nas tam panie. Naprawdę zajebista cegiełka. Tyle co było głowy, kurwa, 4000 dolców za mycie to. Nie no, to tyle co... Mi ci nie zwrócimy. Tyle co możemy, bardzo pomagamy jak umiemy. Mogę być? Bardzo pięknie. Czekaj, zrobię zdjęcie od razu. Jeszcze od nas. Proszę, cegiełeczka następna. Bardzo dziękuję, kurwa. Zbieraj. Czuję się chuj zawstydzony. Nie, no nie, słuchaj. No. Próbujemy ci pomóc, bo wiesz, pokazać, że Polak to trafi. Na tym to polega. Także, wiesz, kiedyś to wiesz. Dobra, teraz ja to powiem. Podpisy. Dobra. Zrób na jakieś zdjęcie tej klagi, że jesteśmy... Jesteśmy na live, jest live. Dziękuję bardzo. Jeszcze widzę. Proszę jedną rzecz dopisać, ważną, bo mój nazwisko to jest nic. To tam jeszcze? This was a short story from Marek, why he wants to travel across Canada and all the way to Alaska. I'm gonna try to put a translation in the bottom. So I hope you guys enjoy it.
bike. He's gonna be traveling to Alaska. Comes with the skis. He also has a little covers at the front for the legs, so you don't get that much wind on it. But they are having a little issue with starting it. If you guys follow his journey, you will find out why. Here we go, a supporting vehicle. All the sponsor stickers. We're getting the... they're getting the bike out. So they're gonna try to fix a little problem with it. They have to replace the coil on it, because it was flooded. Sun is coming out. Yay, the sun. Better go to Alaska. There you go. She's alive. Guys, this is it for today. It was a short, quick video. We wish them an amazing trip to Alaska. All the best. Guys, see you later. Be good, ride safe. Peace.